No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie w końcu witam Was z powrotem na moim kanale po lekkich wakacjach. Wracam do Was i wracam z jednym z najbardziej szokujących materiałów pod względem tego, ile informacji wyciekło i skąd wyciekło w historii ogólnie serii Call of Duty. To, co wydarzyło się kilkanaście godzin temu, być może będzie miało bezpośredni wpływ na to, jak w przyszłości rozwój, produkcja i cały proces tworzenia serii Call of Duty będzie wyglądał, bo tak wielkiego wycieku informacji jeszcze nie było i wydaje mi się, że twórcy bardzo mocno niestety odczują to, co wczoraj w sieci się pojawiło. Jeżeli jesteście więc ciekawi, to bardzo serdecznie zapraszam Was właśnie do wysłuchania tego materiału, jako że jest to wyciek informacji, które są bezpośrednio chronione prawem autorskim Activision. Nie mogę Wam żadnych tutaj jakby screenów pokazać i nic takiego, natomiast opiszę to w taki sposób, w jaki uznałem za słuszny, żeby też nie za bardzo psuć Wam no po prostu przyszłość, jaka Call of Duty czeka. No więc moi drodzy, ja już przechodzę do konkretów i zacznę od tego, że kilkanaście godzin temu Reality UK, osoba tak nazywająca się na Twitterze, wrzuciła w pewnym momencie kilkanaście grafik, głównie były to tak zwane loading screeny do map w multi. No i jak się możecie domyślić, były to grafiki związane z Modern Warfare 2. Po dłuższej natomiast refleksji doszła cała społeczność do takiego wniosku, że tam nie tylko mapy do Modern Warfare 2 są ukryte, tam mamy również już grafiki związane z Call of Duty, które pojawi się na rynku najprawdopodobniej w 2024 roku. To powinno Wam już tutaj pokazać skalę tego wycieku. Skoro przed premierą najnowszej części CODA, która już zaraz, na jesień tego roku, wycieka kilka rzeczy związanych już z premierą CODA, który najwcześniej pojawi się w 2024 roku, to musimy wiedzieć, że ktoś odpowie za to posadą w pracy. Bo umówmy się, to nie mogło się nigdy wydarzyć. Swoją drogą możecie dać znać w tym momencie, co sądzicie właśnie o wycieku danych przedwcześnie. Czy lubicie szukać takiej informacji? Czy ciekawią Was takie informacje zawsze? Czy może podchodzicie do tego od tej strony, że nie chcecie sobie psuć zabawy? Nie chcecie sobie psuć tego klimatu, tej całej otoczki związanej z ujawnianiem przyszłych, no po prostu rzeczy związanych z serią Call of Duty? Ja też na tym kanale od pewnego momentu staram się, mimo że często właśnie Wam tutaj zwiastuję jakieś przyszłe zmiany, przyszłe update'y, staram się to robić w taki sposób, żeby Wam totalnie nie zepsuć zabawy, żeby nie pokazać Wam wszystko na papierze od razu, żebyście też mieli właśnie ten efekt euforii momentami związany z odkrywaniem nowości w serii Call of Duty. Natomiast jestem ciekaw Waszej opinii w tym temacie. Ja, moi drodzy, muszę również nadmienić, że prócz oczywiście tych loading screenów z mapami wyciekły setki opisów różnych rzeczy do gier Call of Duty, takich jak nazwy broni, nazwy wyzwań w grze, nazwy map, nazwy wyposażenia, które będzie w grze, czy chociażby nazwy operatorów i głównych frakcji będących w danym tytule Call of Duty. Tego jest naprawdę ogrom. Tego nie byłbym w stanie tutaj czytać, zdanie po zdanie Wam streścić, myślę, w co najmniej 30 minut, także możecie sobie tę skalę raz jeszcze wyobrazić. No i najciekawsze jest to, że jeżeli myśleliście, że największym szokiem w dzisiejszym materiale będzie ilość informacji, które wyciekły, to mimo wszystko byliście w błędzie. O ile faktycznie ilość robi wrażenie, to totalnej pikanterii do tego wszystkiego dodaje fakt, że całość została wydobyta z plików gier mobilnych Call of Duty. Chodzi tutaj o Warzone Mobile oraz o Call of Duty Mobile. Zapytacie więc, skąd w danych gier mobilnych znajdują się informacje o przyszłych ogromnych tytułach Call of Duty? Nie wiem. I myślę, że twórcy też w tym momencie zastanawiają się, czemu to tam jest, czemu to tam dodali i jak wielki błąd zrobili. Nim przejdę więc do opisywania bardziej szczegółowo wszystkiego tego, co wyciekło, to chciałbym Was, moi drodzy, z tego miejsca zaprosić na poradnik odnośnie poruszania się po kalderze
poruszania się po Warzone, który przygotowałem dla Alsen. Teraz na ekranie widzicie fragment z tego poradnika. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli po prostu również będziecie na bieżąco z treściami, jakie tworzę na kanał Alsen, treściami, które w większości są poradnikami do Warzone. Także jeżeli szukacie porad ode mnie w kwestii właśnie Call of Duty Warzone, to ten kanał, te materiały będą dla Was odpowiednie. Raz jeszcze przypominam, link w przypiętym komentarzu, także serdecznie Was zapraszam. A teraz przechodzę już bardziej do opisu tego, co się dziać w przyszłości w serii Call of Duty będzie. Zacznę oczywiście od tej najbliższej przyszłości, ta, która nas najbardziej wszystkich elektryzuje. Chodzi oczywiście o Modern Warfare 2, które swoje oficjalne zapowiedzi już oczywiście ma za sobą, natomiast w dalszym ciągu nie wiemy zbyt wiele, chociażby o trybie multi, o tych osobnych trybach związanych z Modern Warfare. Nie wiemy w zasadzie nic prócz tego, co w oficjalnej zapowiedzi mogliśmy zobaczyć już jakiś czas temu. No chyba, że oglądaliście moje poprzednie materiały, to troszkę więcej Wam już o tym Modern Warfare 2 mówiłem. Natomiast po tym wycieku danych mamy jeszcze więcej informacji. I zacznę właśnie od tych map, a w zasadzie tych loading screenów, które właśnie nam te mapy, które w Modern Warfare 2 się pojawią, pokazują. No i mowa tutaj chociażby o takich mapach jak Saba, jak Muzeum, jak Oilfield, czy chociażby Grand Prix, które ma być takim ulubieńcem twórców. Też nie wiem, skąd jest ta informacja, ale mapa Grand Prix już na tym tak naprawdę ekranie startowym no wygląda dosłownie jak tor z Formuły 1. I co ciekawe, doszedłem do jeszcze większej ciekawostki związanej z tą mapą. Mapa ma być dosłownie, mapa ma być dynamiczna, a my grając na niej mamy brać udział podczas wyścigu Formuły 1. Także brzmi to abstrakcyjnie, nie wiem jak to ma być rozwiązane w kwestii gameplayowej, ale mapa Grand Prix to jest ulubieniec twórców, ponoć to właśnie nad tą mapą twórcy spędzili najlepsze chwile w kwestii projektowania. Także ciekawa sprawa. Ogólnie te wszystkie mapy, bo ja Wam wymieniłem tutaj też kilka nazw jedynie, mają taki bardzo mocno pustynny arabski klimat, co oczywiście nie do końca, jak dla mnie, łączy się tutaj z tym vibe'em, który przynajmniej ja odczuwam po tych oficjalnych zapowiedziach Modern Warfare 2. Natomiast musicie, moi drodzy, pamiętać i też widzę po komentarzach gdzieś tam na Twitterze, że sporo osób zapomina, że w 2023 roku nie pojawi się żaden osobny tytuł Call of Duty na rynku, a dalej wspierany jako ten główny kod na rynku będzie właśnie Call of Duty Modern Warfare 2, co oznacza, że pewnie duża część z tego wycieku to jest taka naprawdę oddalona zawartość gry. Mam wrażenie, że po tym takim normalnym rocznym cyklu MW2 pojawi się ogromny, przepotężny update do tej gry, który w zasadzie będzie nowością na poziomie nowego tytułu koda na rynku. I sporo właśnie z tych map, z tej różnego rodzaju takich rzeczy niepasujących w tym momencie do tej otoczki kartelowo-narkotykowej, to będzie zawartość tego nowego, drugiego jakby update'u Modern Warfare 2. O tym radzę Wam pamiętać i dlatego wydaje mi się, że też sporo z tego wycieku tutaj niekoniecznie pasuje na pierwszy rzut oka do tematyki MW2, do klimatu, w którym to MW2 będzie się rozgrywało. Warto też tutaj podkreślić, że po wielu z tych screenach ja wnioskuję, że sporo map to będą tak naprawdę remake'i znanych nam już map. Na przykład ta mapa Saba, o której Wam tutaj wspominałem, wygląda jak dla mnie bardzo podobnie do Showdown, do mapy Showdown, do legendarnej mapy Showdown z Call of Duty 4. Mapy, którą po prostu kochałem, mapy, na której zdobyłem bardzo dużo klipów ze snajperek, zabijając jednym pociskiem 3-4 graczy. Ci, co grali na mapie Showdown, no to chyba doskonale wiedzą, o czym mówię. Uznałem też, moi drodzy, że sporo z tych rzeczy, które tam wyciekły, naprawdę mocno spoilerują, dlatego nie chcę Wam o tym tutaj mówić, bo naprawdę w wielu przypadkach prawdopodobnie popsułbym całą niespodziankę. I to też jest ten element, do którego chcę przejść na sam koniec tego filmu, czyli dlaczego ten wyciek informacji jest po prostu ogromnym kłopotem dla Call of Duty. Natomiast uważam, że akurat tutaj
przedstawienie wam kilku broni, które pojawią się w MW2, nie jest niczym złym. To niewiele zmienia, czy w grze będzie Bison, czy będzie AK-47. Wydaje mi się, że to po prostu tylko i wyłącznie może zadziałać pozytywnie, bo jakiś fan danej broni usłyszy, że ona będzie, no to lepiej się na dany tytuł nakręci. Więc tutaj chciałbym wam przeczytać kilka dosłownie nazw broni, które wydają się być potwierdzone, wydają się być pewniakiem co do tego, że pojawią się w Modern Warfare 2. A więc jeżeli chodzi o pistolety maszynowe, będziemy mieli Vectora, będzie MP5, będzie MP7, będzie P90, będzie PP Bison, będzie pistolet maszynowy MPX, będzie AK-74U, co do karabinów szturmowych, będzie AK-105, będzie AKM, będzie AUG, będzie CMMG MK-47, będzie HK-33, będzie HK-G3, będzie Honey Badger, będzie M4 i będzie SCAR-L i na przykład, jeżeli chodzi o shotgun, będzie M500 oraz M1014, a ze snajperek będzie Intervention czy chociażby R700. Także to są takie myślę rzuty przedwczesne, które nikomu krzywdy nie zrobią, a wydaje mi się, że sporo z tych broni, które wymieniłem, nakręci was pozytywnie. No ja nie mogę się doczekać pogrania znowu Intervention, nie mogę doczekać się pogrania znowu R700, nie mogę doczekać się pogrania AK-74U Honey Badgerem. To naprawdę wzbudza we mnie takie bardzo fajne, nostalgiczne emocje i po prostu uważam, że te bronie no to jest coś, co tylko może pozytywnie zadziałać. Natomiast nim właśnie zastopuję te takie pozytywne nastroje, to muszę odnieść się do tego, dlaczego nazwałem ten materiał kłopotami serii Call of Duty. Moi drodzy, generalnie to nie jest żadna nowość. Uważam, że po prostu przedwczesne pojawienie się rzeczy, nad którymi twórcy pracują, tylko i wyłącznie krzywdzi właśnie twórców. Wyobraźcie sobie, że przez półtora roku, no może przesadzam, przez pół roku pracujecie nad jakimś eventem, który ma się właśnie w danym momencie w grze pojawić. I ten event został w zasadzie już zlikowany kilka miesięcy wcześniej, przez co ludzie już się w jakiś sposób na ten event nastawili. Czy to było pozytywnie, czy negatywnie, nie będzie to miało większego znaczenia, bo już jakieś nastawienie jest i wtedy zupełnie inaczej taki event jest odbierany, niż gdy po prostu coś nagle się pojawi z dnia na dzień w grze i wszyscy tego naraz doświadczymy. Także to są rzeczy, które tych twórców bardzo krzywdzą, a jeżeli mówimy o... Tutaj podałem przykład jakiegoś eventu, ale jeżeli mówimy o już naprawdę pełnoprawnych tytułach Call of Duty, o tym w jakiej jakby scenerii dane Call of Duty będzie się rozgrywało, jakie to będą lata, to już naprawdę mocno uprzykrza życie twórcom, bo społeczność, szczególnie Call of Duty, ma bardzo dużą tendencję do takiego przedwczesnego oceniania tego, co się pojawi, albo jest taka na wyrost euforia, albo jest takie niepotrzebne, negatywne spojrzenie na to, co się pojawi. I kończąc ten materiał, muszę wam powiedzieć, że skoro mówiłem o tym, że wyciekły te informacje Call of Duty 2024, to wyciekł między innymi plik, który odpowiada za to, że prawdopodobnie znamy już lata, w których może nie cała kampania Call of Duty 2024 się rozegra, ale lata, w której na pewno troszkę czasu spędzimy grając właśnie w Call of Duty 2024. Są to lata 90. ubiegłego wieku. No i teraz, już rzucając wam tę informację, pewnie wielu z was se powie: ja pierdzielę, no przecież chciałem koda współczesnego. Chciałem koda współczesnego, ale oni znowu wracają do przeszłości, lata 90. Co oni tam mogą wykombinować? No właśnie, to jest to, moi drodzy, o czym wam mówiłem. Ja nie napalam się nigdy na wyrost, w sensie ja zawsze jestem na kody napalony, ale no nigdy nie oceniam od razu tytułu z góry, tak? Ja muszę pograć kilkanaście godzin, żeby wiedzieć, czy to jest dobre Call of Duty, czy nie. Natomiast no taka informacja na pewno uderzy troszkę we twórców. Ja wam tylko chcę dopowiedzieć, że to będą w pewnym sensie lata 90. ubiegłego wieku, nie sugeruje tylko i wyłącznie tego, że to będą jedynie lata 90. Być może będziemy mieli podobny scenariusz co w Black Ops 2, gdzie lata teraźniejsze były mieszane z przeszłością. I coś mi się wydaje, że tak też w tym przypadku będzie. Informacji jest o wiele więcej niż tego, co powiedziałem, ale tak jak mówię, zadecydowałem, skoro to mój kanał, o tym, co chcę wam przekazać. Jeżeli jesteście sprytni, znajdziecie to w
sieci, natomiast ja nie podsyłam niczego, żeby też nie narazić się ewentualnie na jakieś tutaj ostrzeżenia o prawach autorskich ze strony Activision, bo tak jak mówię, to zostaje od razu ściągane z każdego miejsca, gdzie tylko się pojawi, no a to też sugeruje, że są to informacje jak najbardziej legalne i prawdziwe. Moi drodzy, ode mnie to wszystko, dajcie znać, co sądzicie o całej tej sytuacji, a ja Wam już dziękuję za ten materiał, no i do usłyszenia w kolejnych. Mówił Goldzor, na razie.